jest taki turkusowy chyba, a ten lazurowy. Smak mojito z kofeiną i witaminami. Z kofeiną, z mojito ogólnie. Co ty robisz? Maurice. Mariadzie. Zaczął biegać przy domku. Jak szalony. A drugi smak to jest poziomka. A, czyli poziomka, nie winogrono. A to fajna akurat. Myślałam, że ten niebieski to będzie właśnie winogrono, a to jest poziomka, co jest? Dziwne, że ma ten kolor. Piję wodę. No. Więc mam sobie szklaneczki, potem spróbujemy dwóch smaków na raz. Ogólnie to są z takim pyłem brokatowym. Pyłem brokatowym, Boże, z brokatem jadalnym chyba. O, patrzcie. Ekstra. Kosztowałam 3,80 za jedną. Cieszę, nie zacznie wiercić. Bardzo wybija się mięta. Od razu tylko przypomnę, albo raczej wspomnę tym, którzy nie wiedzą. Ja po swojej przebytej chorobie, bardzo popularną z koroną, miałam, a raczej mam pozamieniane smaki, więc niektóre rzeczy mogą się niezbyt pokrywać ze sobą i ja te wszystkie jakby smaki będę czuła inaczej, ale to nic. Na przykład Pepsi do tej pory nie mogę pić, ani Coca-Coli, bo smakują jak jakieś produkty do dezynfekcji albo jakieś ogólnie chemiczne, znaczy to jest napój z chemią i tak dalej, ale chodzi mi o to, że smakują okropnie, więc zazwyczaj piję Mirindę. Jest kit.
już mówiłam, przebija się ta mięta. Moim zdaniem nie smakuje jak taki zwykły energetyk z mojito, bo wcześniejsze plaki na przykład, jak piłam ewentualnie inne napoje mojito, były takie strasznie przesłodzone. Ten jest aż tak mocno słodki dla mnie osobiście nie jest, więc może komuś będzie. Zaczyna pierdzić, dobra, to muszę się streścić. Kolejny mamy ten poziomkowy. To jest taka sama zasada. Też bardzo ładnie się mieni. Okej. Co to się dzieje? Dobra, nieważne. Okej. I tutaj mamy jagodowy w ogóle kolor, co jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo myślałam, że to będzie stricte taki różowy, czerwony, coś w tym stylu, bardziej różowy, skoro to jest smak poziomki, no ale widocznie tak ma być. Okej, szybciej to zrobię, bo widzę, że tu się człowiek niecierpliwie ze swoją robotą. Nie smakuje, w mojej opinii, jak poziomka. Smakuje jak winogrono. Autentycznie, ale jest tak dobry. Jest tak smaczny, że bardzo chętnie bym go ponownie kupiła, ze względu właśnie na swój smak. Tak jak już wspomniałam wcześniej, na plus jest ten brokat, ponieważ on dodaje jakiegoś tam wizualnego, efektu wizualnego. Ładne mają kolory, naprawdę bardzo takie, bym powiedziała, nieprawdopodobne. Nie wiem, mi się to bardzo kojarzy z D&D na przykład, z jakimiś materiałami ekskluzywnymi, także bardzo fajne. No a sam smak, tak jak ja nie lubię smaku mojito, tak ten jest dobry, ten jest naprawdę całkiem spoko. Poziomka również jest super, aczkolwiek dla mnie nie smakuje za bardzo poziomku. Gdzieś tam, może gdzieś tam jest na koniec. Na języku się pojawia. Ale głównie jednak jest bardzo wyczuwalny winogron. Winogrono. Zaraz zobaczymy. Woda, sok jabłkowy 20%, jakieś regulatory kwasowości. Fajny posmak zostawił. Autentycznie nie ma nawet ani wzmianki o innych owocach, ewentualnie innych smakach. Powiedziałabym, że tego, że to poziomka też nie ma napisanego, aczkolwiek nie wiem, który po prostu składnik odpowiada za ten smak. Więc w tym zakresie się nie wypowiem, bo się nie znam. A jak się nie zna, to się nie odzywam. Dodam jeszcze sobie dwa smaki. Zobaczymy, czy to będzie hit, czy może rzek.
9 na 10. Mojito. Tak jak każdy inny mojito stawiam gdzieś na trójce, tak tutaj bardzo chętnie dam mu 6,5, 7. Jest przyjemnie. O, właśnie słyszę, że sąsiadka napierdziała swoje dziecko chyba. Także bardzo fajnie. Nie róbcie tak. Dobra. Także ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że zrobię go w tym tygodniu jeszcze. Mam nadzieję, że go jakoś wymyślę, bo mam na razie w planach zrobienie filmiku, gdzie robię sałatkę jajeczną na przykład, czy tam pastę jajeczną, albo placki ziemniaczane, też git. Więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A więc 13 minut minęło z tego filmiku. Dobrego dnia, dobrej nocy, gdziekolwiek to oglądacie. Fajnie było. Pijcie wodę.